Witajcie na kanale politycznym. We wtorkową noc Ukraińcy po raz kolejny zaatakowali dronami bazę Rosjan w okupowanym przez nich Sewastopolu na Krymie. Rosyjskie media donoszą, że w Sewastopolu słychać było co najmniej trzy eksplozje. Przedstawiciel okupacyjnych władz Krymu Michajł Razwożajew w mediach społecznościowych przekazał, że to efekt pracy rosyjskiej obrony przeciwpowietrznej. Jak twierdzi, wojsko odpiera ataki ukraińskich dronów. W Sewastopolu działa system obrony powietrznej. Według wstępnych danych nad morzem zestrzelono bezzałogowce. Co ciekawe, wcześniej pojawiły się doniesienia, że proputinowski działacz sam wywiózł na Cypr cały swój majątek. Wygląda na to, że moskiewscy wysłannicy sami nie są zbyt pewni bezpieczeństwa swoich rodzin i własnej przyszłości. Mimo zapewnień, które składają przed kamerami, oceniło Ukraińskie Narodowe Centrum Oporu. Tymczasem po następnych atakach na Krym Rosjanie wznieśli kolejne umocnienia wokół portów Sewastopolu, jak poinformował analityk do spraw obronności H.I. Saturn. Zamieszczając zdjęcia satelitarne, specjalista od białego wywiadu zaznaczył, że nowo skonstruowany pływający wysięgnik może utrudnić dostęp dronom morskim, których wcześniej na Sewastopolu używała armia ukraińska. Jak dodał, Rosja dodała kolejny element umocnień. Wewnątrz portu w Sewastopolu. To pokazuje zagrożenie, jakie niosą ukraińskie drony morskie. Dotychczasowe ataki Ukrainy na Sewastopol wywarły dramatyczny wpływ na rosyjską marynarkę wojenną. Po ominięciu zewnętrznych blokad, drony nie będą mogły już swobodnie wędrować po porcie. Będą musiały unikać kolejnych fizycznych barier. Podkreśla analityk. Przypomnijmy, że 29 października 2022 roku. Łącznie 16 bezzałogowych statków powietrznych i wodnych zaatakowało okręty wojenne rosyjskiej floty czarnomorskiej w Sewastopolu. Rosja twierdzi, że nie wywołało to uszkodzeń. Żeby obalić te twierdzenia, ukraińskie źródła opublikowały czarno-białe nagrania, na których widać, że zniszczony został m.in. flagowy okręt stacjonujący na Morzu Czarnym, fregata Admirał Makarow oraz trałowiec Iwan Gołubiec. Tymczasem szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, Kryło Budanow, w wywiadzie dla ABC oświadczył, że dochodzić będzie do kolejnych ataków na Rosję, coraz dalej w głąb jej terytorium. Dodał, że ucieszył go widok uszkodzonego lotniska Engels, zlokalizowanego setki kilometrów od ukraińskiej granicy w Rosji. Kijów nie przyznał się do ataku przeprowadzonego 26 grudnia 2022 roku. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy wskazał, że będzie mógł skomentować ewentualny udział Kijowa w atakach przeciwko Rosji dopiero po zakończeniu rozpoczętej przez to państwo wojny. Odnosząc się do ataków wymierzonych w Krym, powiedział, że to terytorium Ukrainy i możemy tam używać wszelkiej dostępnej nam broni. Budanow skomentował również wyczerpujące się zapasy rosyjskiej broni, mówiąc, że Moskwa musiała uciec się do tańszych rozwiązań, jak irańskie drony szachet. W pierwszych dwóch dniach 2023 roku Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie 84 drony, z których wszystkie zostały zestrzelone przez ukraińską obronę powietrzną. Chciałbym również wyrazić wdzięczność za pomoc, którą otrzymujemy i poprosić o jej kontynuację. Obiecuję, że nie potrwa to jeszcze długo i każdy podatnik amerykański będzie w stanie zobaczyć, jak jego pieniądze zostały wydane. Razem zmienimy świat. Powiedział dziękując za otrzymywane z USA wsparcie. Budanow powiedział również, że chciałby wysłania na Ukrainę amerykańskich bojowych pojazdów opancerzonych Bradley. Bardzo mocno ich oczekujemy. To znacznie poprawi zdolność bojową naszych jednostek. Zaznaczył, że najgorętsze walki spodziewane są w marcu, dodając, że Ukraina planuje na wiosnę kolejną znaczącą ofensywę. Wtedy też wyzwolimy kolejne tereny i zadamy Rosji ostateczne porażki, od Donbasu aż po Krym. Tymczasem, jak poinformował dziennik New York Times, żołnierze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej Armii Amerykańskiej znajdują się na poligonie w południowo-wschodniej Rumunii. Zaledwie 7 minut lotu rakietą od miejsca, w którym Rosja gromadzi amunicję na okupowanym Krymie. Na północy kraju inni żołnierze 101 Dywizji Zaledwie kilka kilometrów od granicy z Ukrainą kopią w ramach szkoleń okopy podobne do tych, które przecinają ziemię wokół wyzwolonego w listopadzie chersonia. To pierwszy raz od czasów II wojny światowej, kiedy 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa została wysłana do Europy. A dzięki jej obecności w Rumunii żołnierze USA są teraz bliżej wojny na Ukrainie niż jakakolwiek inna jednostka armii amerykańskiej. Dywizja otrzymała rozkaz rozmieszczenia około 4000 żołnierzy i starszych dowódców zaledwie kilka tygodni po inwazji Rosji. Latem przybyli do bazy lotniczej w pobliżu rumuńskiego nadmorskiego miasta Konstansa. Baza służyła wcześniej jako placówka do szkolenia żołnierzy NATO, w tym kilkuset żołnierzy amerykańskich, a szerzej znana była w wojsku jako stacja przesiadkowa dla sił USA zmierzających do oraz z Afganistanu. Misja różni się nieco od tych, które prowadzone są w innych częściach Europy, gdzie Amerykanie szkolą siły ukraińskie w zaawansowanych systemach uzbrojenia, które wysyłane są na front. Jak stwierdził jej dowódca, generał dywizji JP McGee, szkolenia z innymi żołnierzami z Europy Wschodniej mają szczególną wartość. Mamy szansę trenować w terenie, którego być może kiedyś trzeba będzie bronić. Musimy trenować z innymi wojskami NATO, ponieważ jasne jest, że w przyszłości nie będziemy walczyć bez pomocy sojuszników. Jak zaznaczył New York Times, misja jest uważana za wzór dla amerykańskiej armii, która niedawno, po dwóch dekadach aktywnego prowadzenia wojen, skupiła się na odstraszaniu przeciwników za pomocą projekcji siły, a także szkoleń, dostaw broni i innej pomocy. W ramach ćwiczeń wojskowych z udziałem sił amerykańskich i brytyjskich, wojska rumuńskie testują m.in. systemy HIMARS. Przeciwko symulowanym celom na Morzu Czarnym. Rozmieszczenie wojsk w Rumunii ma być ostrzeżeniem dla Moskwy oraz spełnieniem obietnicy prezydenta Joe Bidena, mówiącego o obronie każdego centymetra terytorium NATO. Nie jest jednak jasne, jak obecność ta będzie wyglądać w przyszłości. Pentagon zdecyduje wkrótce, czy utrzymać liczbę amerykańskich żołnierzy i wyższych dowódców na tym samym poziomie. Niektórzy członkowie amerykańskiego kongresu. Zwracają uwagę na koszty nieustającej pomocy udzielanej Ukrainie. Przywódca republikanów w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy zasugerował w październiku sprzeciw Partii wobec kontynuowania dotychczasowego poziomu wsparcia. Zwolennicy utrzymania w Europie Wschodniej silnej obecności USA ostrzegają jednak, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest dowodem, że NATO zrobiło zbyt mało, by odstraszyć Moskwę od jej planów. Jak powiedział Seth Moulton. Członek Izby Reprezentantów z ramienia Partii Demokratycznej to jedna z najważniejszych lekcji, jakie musimy wyciągnąć z Ukrainy. Musimy patrzeć szerzej i wziąć pod uwagę możliwość podobnego rozwinięcia się sytuacji na przykład na Pacyfiku. Odstraszanie musi działać. Jak zaznaczył na koniec New York Times, wojskowi strategzy podkreślili, że 101 Dywizja Powietrzno-Desantowa ćwiczy w Rumunii również obronę wybrzeża umiejętność konieczną w przypadku ewentualnej inwazji Chin na Tajwan.